Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy sobie tuningować Monstera. Pierwszy raz będę robił samochód monsterowy w tej grze i mój kandydat na Monstera to jest Chevrolet Silverado. Dlaczego akurat ten samochód? Dlatego, że jest on mega długi. Jest naprawdę cholernie długi i nie chciałbym na przykład robić takiego Fiata Albarta, który jest strasznie krótki i ten stelaż, który jakby trzyma te wielkie koła monsterowe, wygląda bardzo sztucznie i brzydko. Natomiast wydaje mi się, że Silverado będzie miało bardzo fajnie rozbudowane tą całą budowę Monster Trucka i zastanawiałem się też nad nad Fordem Raptorem, żeby zrobić go na Monstera, ale wiecie co? Chciałem mieć troszeczkę inny samochód niż mają wszyscy, a Silverado jest naprawdę fajnym kandydatem, którego może nie wszyscy brali pod uwagę. Nie jest to najszybszy samochód, ale podejrzewam, że po takim eksperymentalnym, jak to jest tutaj nazwane, tuningu nie będzie miało znaczenia, co on ma teraz pod maską, bo to, co z niego, co to wyjedzie z tego warsztatu, będzie zupełnie czymś innym niż było do tej pory. To już nie będzie Silverado, to już nie będzie Chevrolet, to będzie po prostu Monster Truck. Zestaw. I ja mam tutaj zarobiony, wygrany zestaw Monster Truckowy z tego względu, że brałem udział w submicie, właściwie chyba tam w nie samym submicie, tym finale, tylko w eliminacjach do tego, także o, jaki mały silniczek. No dobra, mamy coś takiego, jak to, wow, już mi się z daleka podoba, a jeszcze tego nie zobaczyłem całego i mam ochotę go zobaczyć, zobaczmy, wow! Groźnie. I bardzo fajnie. Właśnie nie ma takiego głupiego stelaża zbitego. Te koła nie są blisko siebie. Mnie się to bardzo podoba, że jest to chyba jeden z większych Monster Trucków, jakie możemy sobie zrobić w tej grze. Optyka. Kolor. Oczywiście możemy sobie wybrać. Myślę, że fioletowy będzie fajnie wyglądał. A, mam trochę kasy, więc mogę poszaleć. Wnętrze. Wow, jeszcze mamy całe wyposażenie. Niesamowite. Nie chciałbym tu całkiem takiego jasnego, ale to mi się podoba. O, takie coś. Spoko. 500 baksów. Nie ma... Wow, możemy zderzaki też zmieniać. To ciekawe. Jezus. Mhm. Ja bym dał to. Tylny. Ojej. Tu się zmienia. Światełka na pewno. Aha, wydechy przede wszystkim. Koła nie chcę mieć. Z tyłu chcę mieć taką klapę. Osłony. Nie wiem. Aha, taki stopień. Spoko, niech będzie. Lusterka. No te co były, były brzydkie. Teraz są ładniejsze, masywniejsze. O, czym się różni to od te? Aha, to jest tak zabudowane. No to pierwsze mi się bardziej podobało. To. Maska. Wow. Nie, dobra, ja sobie dam taką maskę z dodatkowym wlotem, powietrza. Myślę, że prosta będzie też fajnie wyglądała. No i okej, było tych trochę zaskoczony jestem, że w ogóle były jakiekolwiek opcje. Nie mam nic do kupienia w tej kategorii, to ciekawe. Czemu tak? Nie mam pojęcia. Ale, no, kurde, fajnie ogólnie wygląda. Mam nadzieję, że tak samo fajnie będzie jeździł. Najpierw sobie obejrzymy go dookoła, jak to wygląda. Wow. To jest niesamowite. Ja w ogóle zastanawiałem się, czy mając te wszystkie ekstremalne tuningi, będziemy mogli tymi samochodami rzeczywiście jeździć po całym świecie. I zastanawiałem się aż do tego momentu, kiedy zobaczyłem pierwszy filmik, że rzeczywiście można. To jest niesamowite, że można takim dragsterem jechać po autostradzie i ścigać się z innymi graczami, jadąc 500 na godzinę. Ktoś tam jedzie jakimś samochodem torowym, jedzie 400 na godzinę, a ty go nagle wyprzedzasz z prędkością o 100 km większą. To jest niesamowite, że można takie akcje tutaj przeprowadzić. I zobaczcie, jakie fajne foto uda mi się zrobić właśnie przy pomocy tego nowego trybu foto, robiąc zdjęcie mojego pięknego Monstera. No i Monster Truck. Fajnie wygląda animacja kół, przede wszystkim widać, że ten deszcz nie jest taki jak dla tych małych kółkach. Fajnie, że się postarali ogólnie, aby to jakoś odwzorować. Zobaczmy, jak to w środku wygląda, będąc takim wielkim Monster Trucku. Podejrzewam, że w ogóle, jadąc nawet 200 na godzinę jak my teraz, nie czuć tej prędkości przy takim wielkim pojeździe.
Absolutnie to jest niemożliwe, żebyśmy odczuli tą prędkość. Jej. Dopiero widać, jak jesteśmy gdzieś tam z boku i patrzymy na ten samochód gdzieś z boku. Chociaż musimy brać pod uwagę fakt, że w grach... O, widzicie, tam jakiś gracz używa sobie teraz trybu foto. Musimy brać pod uwagę fakt, że w grach nie do końca ta prędkość jest dobrze odwzorowana, tak jak niby powinna być, nie? Jakbyśmy... O, tam mam akurat dla Monster Trucków sobie krainę, że tak powiem. No, także ta prędkość nie jest do końca tak odwzorowana, jakbyśmy tego oczekiwali od gry, no jednak trzeba brać to pod uwagę. I tutaj inna sprawa, Monster Truck to jest też zupełnie inna sprawa w stosunku do na przykład stylu driftowego, czy tuningu driftowego, czy monsterowego. Każdy z tych tuningów ma jakąś swoją funkcję i pomimo tego, że jako Monster Truck mamy możliwość poruszania się po świecie takim wielkim autem, to dodatkowo możemy zupełnie jak w GTA 5, tylko jeszcze w bardziej hardkorowy sposób sterować tym samochodem w powietrzu. Możemy robić backflipy, jak przed chwilą widzieliście. Możemy się obkręcać o 360 stopni w ten sposób. Nie ma problemu. I wystarczy nam tylko chłopka i za to można też zarabiać sobie kasę, nawet w jeździe dowolnej. Nie są to duże, nie są to duże pieniądze, ale porównując to na przykład do driftowania samochodami do driftu, bo tam można nawet po 2000 zdobyć za jeden ślizg, to jest dużo za jeden ślizg 2000, tylko trzeba ten ślizg oczywiście dobry zrobić, przeważnie tak po 1200-1500 wychodzą te ślizgi, no nie? Tu zrobiliśmy sobie taki o backflip razy jeden, no to nie będzie dużo kasy. Ale skoki zdecydowanie częściej wychodzą niż ładny drift. Chociaż driftować też jest w sumie łatwo, driftowaniem jest łatwo zdobyć sobie kasę. Monster Truck. No i niestety, jadąc sobie na przykład takie PvP, możemy Monster Truckiem... możemy Monster Truckiem po prostu nie pojeździć, bo ja w PvP widzisz, że są te opcje do specjalnych, ekstremalnych tuningów, ale one są jakby zablokowane, niedostępne. I tak się zastanawiam, czy po prostu dlatego, że wszyscy gracze mają wyłączone, tylko nie mają niekupiony ten dodatek Wild Run, czy dlatego, że po prostu nie jest to dodane i zaimplementowane do gry. Tak się zastanawiam, na czym to polega. I proszę, mamy tutaj Fiata Albarta, o którym wam mówiłem, że wygląda paskudnie. I zobaczcie sobie, o ile mój monster jest większy od tego główienka. U mnie koła mają nawet większy cal, tak? Zobaczcie sobie na to. Także ja nie chciałem mieć takiego małego bydlaka. Jak ma być monster, to ma być monster. No hej. No ale fajnie, że ktoś się tu pojawił, coś razem możemy porobić. Tak naprawdę nie wiem, jakie eventy odpowiadają za robienie czegokolwiek tym monsterem. Prawdopodobnie, jak na obecną chwilę, jedyne co możemy wziąć udział monsterem, to submit, tak? Czyli tam... ojej. Czyli eliminacje, no i tego typu rzeczy, ale to już w tym finale comiesięcznym. Natomiast teraz to możemy sobie jedynie tym samochodem pojeździć w jeździe dowolnej i w zasadzie tyle, tak? Nie wiem, czy są jakieś specjalne też umiejętności, ale chyba coś tam było, bo raz widziałem, że jako duch wyskoczył mi Monster Truck, gdy robiłem sobie jakieś specjalne wyzwanie zwykłym samochodem chyba wyczynowym. Tak, więc możemy sobie zrobić też pętlę, ale pętlę prawdopodobnie możemy wykonać też każdym innym samochodem, chociaż monsterem to najlepiej wychodzi. Uwaga! Proszę bardzo, jak fajnie. Więc tak to wygląda, bez problemu pętelkę można zrobić tym samochodem. Być może samochód na przykład wyczynowy, taki jak Aventador, zrobiłby pętlę, ale ryłby troszeczkę o ziemię, tak? O, teraz udało mi się zrobić fajny skok i zdobyłem 786 bucksów. To jest sporo. No dobra, ale zerknijmy, kto tutaj sobie jeździ. A, znowu ten Fiat. I zobaczcie, jaki on jest malutki. Możemy sobie zrobić zdjęcie i porównać, nie? Koła, o ile są mniejsze w tym samochodzie. Stelaż. Zobaczcie, jak stelaż gówniano wygląda. Tutaj mamy jakiś dyferencjał, cholera wie co to jest. I zobaczcie, jak się w ogóle różni stelaż w tym samochodzie, a w moim, tak? W moim jest taki bardziej rozbudowany. Jest
Ten samochód po prostu większy i bardziej mi pasuje na Monstera niż taki Fiat Albart. No co on tutaj może? Znaczy oczywiście w rekru każdym samochodem możemy wygrywać. Nie jest tak, że mamy takiego Fiata i nie możemy zrobić fajnego przewrotu czy tam czegoś. Ale chodzi o sam fakt. Dla mnie na przykład jest to troszeczkę świętokradztwo, mając sobie takiego małego samochoda jako Monstera. Twórcy to zrobili na bank dla beki, żeby tak było, i większość graczy sobie robi właśnie te Fiaty jako Monstery, gdzie na przykład mamy takie przepiękne Silverado i będzie to chyba jeden z moich ulubionych samochodów. No, porównajcie sobie Fiata, porównajcie sobie Silverado. Zdecydowanie inny samochód, tak? Jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz. Zobaczcie, jak wygląda tutaj zawieszenie. Wszystko tam się rusza, mamy siłowniki, mamy stabilizatory, te stabilizatory się ruszają, zawieszenie chodzi, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi o Monstera. To jest mój pierwszy Monster Truck, dlatego zwracam uwagę na takie rzeczy. No, bardzo, bardzo ładnie moim zdaniem to wygląda. A co wy o tym sądzicie? Jakie macie doświadczenie z Monsterami? Bo sporo z moich widzów, ja wiem, że wy już macie obsykaną tą grę na wylot praktycznie, już część nawet nie gra ludzi, bo nawet nie chcą kupować dodatku z jakichś tam powodów. No ale Monstery są spoko, można fajne rzeczy porobić, tylko no właśnie, nie ma jeszcze sprecyzowanych wyścigów na Monstery. Dobrze, teraz weźmy sobie jakieś umiejętności i filtry, filtry. Dla Monster Trucków chyba nie ma skoków. Co jest dla Monster Truck? Myślę, że zbieranie, tak, zbieranie jest dla Monster Trucków, przypomniało mi się. Tutaj gdzieś jest jakiś wulkan i w tym wulkanie trzeba zbierać, robić zbieranie. Nie wulkanie, tylko kraterze, o, tutaj chyba. To jest test zbierania. I tutaj chyba, tak, to będzie tu na 100%. Tu trzeba jechać Monsterem i te punkty specjalnie są zawieszone wyżej w powietrzu, aby nie można było ich zbierać samochodem, takim zwykłym. Tylko trzeba Monster Truckiem. I jest tutaj sporo także kamieni różnych, różniastych, po których trzeba przejeżdżać. O, zobaczcie, widzicie, tutaj ten punkt jest już znacznie wyżej, następny też. I nie zrobimy tego na złoto zwykłym samochodem, a jednocześnie jest tu mnóstwo różnych kamieni, po których, o, jak na przykład tu, musimy przejeżdżać Monster Truckiem, tak? Więc jest to wyzwanie stworzone dla Monstera, ale mimo to jest bardzo ciężko się tu utrzymać. I nawet złoty medal jedzie jakoś tutaj dziwnie, śmiesznie. Wstawię sobie inną kamerę. O kurde, to już była maksymalnie oddalona. O kurczoki, nic nie widać. O, teraz lepiej. Także złoty medal jedzie praktycznie ze mną, więc tutaj nie chodzi o to, aby jechać jakoś super szybko z wielką prędkością, tylko o, już zdobyłem sobie złoto. Chodzi tu o to, aby w ogóle pokonać tą trasę i jak najwięcej punktów zdobyć. Na pewno wygram jakąś fajną część, bo no Monster jest jeszcze słabo zrobiony. 5. No i powtarzamy, spróbuję zdobyć platynę, niedaleko miałem od platyny, możemy chyba także w drugą stronę pojechać. Wtedy będziemy mieli trochę inną trasę i może nawet łatwiejszą, zobaczymy. Tak, możemy sobie jechać w drugą stronę, nie ma problemu. No i widzicie, zwykłym samochodem jakimś tam offroadowym już nie ma opcji, żeby to zrobić. A Monsterem jak najbardziej, jest zajebiście wysoko zawieszony i te punkty tylko tym samochodem zrobimy. Chyba żebyś cały czas bez stójki jechał Monsterem, no ale nie Monsterem, tylko Dragsterem. Ale no to bez sensu, skoro po co mamy brać Dragstera, skoro mamy już dodatek i możemy wziąć sobie Monstera. Myk. O. No i tak to wygląda, zdobyłem sobie platynkę. I to jest jedno właśnie z wyzwań, gdzie nie chodzi o to, aby jechać jakąś wielką prędkością, tylko o to, aby to w ogóle ukończyć i jak najwięcej zebrać tego dziadostwa. Tak, żeby przejechać po tym trudnym, zajebiście trudnym terenie. Co jeszcze tutaj? Na przykład to, test zbierania na pewno też będzie dla Monstera, chociaż niekoniecznie. Ale spróbuję sobie tutaj. Zobaczymy. Testy zbierania chyba będą spoko dla... O, okej. Okay. Od razu muszę jechać. Zajebiście.
No po samochodach, właśnie sprawdzimy zaraz jak się da monsterami po samochodach jeździć, ale z tego co patrzyłem w becie tego dodatku, to samochody się odbijają od kół, także trochę niefajnie. Tam jedzie z przodu jakiś samochód rajdowy i ja go chyba dogonię tym moim monsterkiem. Zdaje się, że monster radzi sobie bardzo fajnie z tym trybie zbierania, dlatego że on jest zajebiście szeroki i te punkty jest łatwiej zebrać. I taki na przykład samochód rajdowy jak tam był, ja go zgubię. Bez problemu go dogoniłem, mimo że on wcześniej wystartował. O! Ale już na przykład tutaj jest problem, bo było kurde drzewo. I nie mogłem jego ominąć. Nie? To tutaj musiałbym pojechać naokoło, żeby to zaliczyć na złoto. Ale do zbierania monster jest świetny. Tylko właśnie, jakieś wyścigi, jakieś tryby. Na razie mamy tylko umiejętności, twórcy jakby nie pomyśleli o tym, aby te samochody z tunelu ekstremalnego wykorzystać do czegoś innego niż umiejętności. Co mnie troszeczkę boli, bo no kurde, ten tuning kosztuje bardzo dużo w stosunku do innego rodzaju tuningów, nawet i po 500 000 baksów, to jest dużo. I jeśli zamierzasz sobie kupić taki tunik, to musisz brać pod uwagę fakt, że będziesz miał na razie tylko umiejętności, a dopiero na submicie będziesz mógł wykorzystać ten pojazd. I dlaczego warto sobie kupić ten tunik? Dlatego, że jeśli bierzesz udział w submicie, dostajesz, jeśli nie masz takiego pojazdu, dostajesz pojazd z najniższej klasy, nawet z tuningu chyba poziomu 30 albo i gorzej. I dlatego właśnie warto sobie kupić ten tuning, warto sobie kupić ten tuning, żeby sobie zrobić taki samochód na tego typu wyzwaniach, jak mamy tutaj. Ach, jest platynka. I ulepszyć go sobie, zrobić do maksa, nawet ja nie miałem opcji, żeby kupić części jakieś do tego monstera, więc to jest chyba ukłon w kierunku tych wszystkich wyzwań, które trzeba ukończyć, aby zdobyć odpowiedni poziom tuningowy, także jest sporo jazdy, no i też trzeba brać pod uwagę fakt, że nie za każdym razem się wygra część tuningową do osiągów, tylko wygra się na przykład jakiś zderzak, błotnik, kolor czy naklejkę. Tu mamy sprytne łupy, test zbierania, to na 90% jest dla monstera. Przeważnie te nowe testy umiejętności, które mają w nazwie sprytne łupy, są właśnie dla samochodów z tuningu ekstremalnego. I tak jest chyba tym razem. Widzimy tutaj duch jedzie monster truckiem. Okej. O, musimy tutaj skręcić. Tu mamy dwie osie skrętne. Jak to przypadło na monster trucka. Nigdy nie widziałem w rzeczywistości... widziałem w rzeczywistości monstera. Ale nie widziałem takiego fajnego widowiska, jak to czasami się ogląda gdzieś na YouTubie, jakieś widowisko takie typowo monster truckowe z lat 90., gdzie tego typu widowiska miały chyba swoją świetność, że tak powiem. Także no tego jeszcze nie widziałem, chciałbym kiedyś zobaczyć na pewno. O proszę, nie wiem czy uda się platynkę! O! Złoto tylko, a do platynki było naprawdę niewiele. Mogłem użyć troszeczkę nitra i bym zdążył. Ojej, ale słabą część wygrałem. To jest chyba jakieś test zbierania, ale niskopoziomowy. Jestem ciekawy, ile zdołamy zrobić obrotów na skoczni Salt Lake City. No bo tutaj się można wybić naprawdę wysoko. Zobaczymy, czy ja tu w ogóle wjadę? Bo tu mamy... Nie no, powinienem wjechać chyba, co? No, wjadę, kurde, myślałem, że się nie uda, ale się uda. No i monster jest zajebiście ciężki. Zaraz zobaczymy, ile on waży. Nie wiem, czy ja tu daleko polecę, raczej nie. Ale możemy zrobić kilka stuntów chyba. Nie, jeden backflip to jest max dla tego pojazdu. Nie ma opcji, aby tu zrobić więcej. Nie wybijam się tu wysoko z tego względu, że monster leci praktycznie od razu w dół. Jeszcze sobie pojedziemy w jedno miejsce. Udało się skoczyć. Tak, jeszcze sobie pojedziemy w jedno miejsce, w kilka miejsc, bo mamy tu jeszcze arenę dla monsterów i mamy jeszcze jedną arenę dla monsterów, która jest gdzieś tutaj jest. Zobaczcie, nawet z kosmosu to widać. Nie wiem, czym one się różnią. O, ale tu coś widzę jest innego niż na tej pierwszej, na której byliśmy. Nie ma tutaj tych fajnych wyzwań. O, ale tu mamy na przykład wodę. Tak?
jakieś kołki. O, to nie jest sama woda, to są jakieś jeszcze kołki tutaj postawione, tylko też te koła nie chcą się zatopić tutaj. To takie dziwne trochę jest. Może to właśnie nie jest głębokie, tylko takie płytkie. No ale fajnie, że te areny czymś się tam różnią. Możemy sobie wskoczyć, chyba że mi zabraknie prędkości, ale w ten sposób można sobie tam na górę wskoczyć, trzeba się tylko odwrócić. Także większy rozpęd zrobię i na pewno tam na górę skoczę. Oj, można fajną pętelkę zrobić, także te areny są inne. Fajnie, że nie są tak, wiecie, na chama wklejone byle jak i wszędzie mamy zupełnie to samo, tylko rzeczywiście te areny tu czy tu są różne od siebie, nie? Hop. Możemy sobie w ten sposób wskoczyć, fajnie. O, 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 i tutaj mamy jakąś inną opcję. Musimy przejechać ładnie kołami równiusieńko tutaj. Dobrze, i tu mamy pętelkę, więc trzeba się rozpędzić, już nacelować chyba wcześniej. O, teraz gaz, bo tam będziemy mieli wyskok. I woo! Yeah! I tutaj mamy... Oj, nie wyhamuję. O, tutaj raczej nie można wjechać. Ale tam jest jeszcze jakaś wysepka, coś. Nie wiem, jak tam się pojawić, ale... Pewnie jest jakiś sposób. Może po prostu od brzegu trzeba wjechać, nie mam pojęcia. Tam są jeszcze jakieś pętelki, tutaj mamy pętelkę. Co tu jeszcze innego takiego może być? Mamy skateparki. Fajne jest to, że możemy w powietrzu samochodem sterować, bo czasami trzeba wylądować jakoś tam inaczej. No i nie ma na to czasu zaraz po lądowaniu, dlatego nie udało mi się pełnego backflipa zrobić. Ale tego dobrze, że czasem można sobie ustawić w powietrzu tego monstera. No nie jest to jednak aż tak bardzo dobrze skrętny pojazd. Ale źle też nie jest. Nie jest jakoś tam tragicznie. Można nie wykręcić. Cieszę się strasznie, że w końcu mam ten tunik, że udało mi się go wygrać. No, tu mamy znowu to. O, tak wygląda ta arena. Jeszcze zerknijmy sobie na tę tutaj. Być może to nie są... Nie są... Być może są gdzieś jeszcze inne. O, to o to mi chodziło. Ale są rozległe. Są rozległe i jest na nich co do roboty. I ta jest też inna. Zobaczcie, tu mamy jakieś śmieszne łuki. O, i tu mamy wjazd na przykład na górę. I to jest ciekawe, bo możemy tu zrobić ciekawego kombosa. Ale jest arena w ogóle zupełnie inna. Wydaje się, że możemy tutaj osiągać jakieś większe prędkości monsterami i robić jakieś fajne combo. Nie mam pojęcia. Zobaczmy. No i tu trzeba bardzo stromo do góry podjechać. Mój monster da radę? Chyba da. Jesteśmy od razu na górze. Wow! I tu jest kolejna pętelka. I jesteśmy z kolei na dole. Tu mamy hop. Taki sobie zjazd. O! No i teraz jeszcze możemy wjechać... A nie, tutaj na tą pętlę nie, ale... Możemy wjechać sobie tu na górę. I... Co jest tutaj w środku, w tych wielkich kotłach, nazwijmy to? Wow! Jadę tam. Patrzcie na to! Kurde, nieźle. Można się tutaj tak rozpędzić dookoła. Zajebista sprawa. A ciekawe, czy zwykłym samochodem też możemy tak sobie pojeździć tutaj? Jakby się zachował, jak myślicie? Zobaczę, wezmę sobie takiego... Nie wiem, co tu możemy wziąć. A, weźmy sobie Pagani. I zobaczymy, co Pagani tutaj zdziała. O! Coś tam przejechała, no. Ale skacze, obija się bardzo karoserię o podwozie. Nieść się tu tak przyjemnie jak tym monsterem. Możemy sobie też wyskoczyć, ale prawdopodobnie lądowanie będzie się łączyło z rozbiciem, więc na pewno nie jest to takie fajne jak jeżdżenie monsterem tutaj. Acz myślę, że możemy wykonać sobie jakiś ciekawy skok, na przykład tutaj. No i tymi pojazdami nie możemy poruszać się w powietrzu, tak? Nie możemy nimi operować. Natomiast można wykonać takie skoki i się rozbijamy, tak? Więc... No, więc warto sobie wrócić do monsterka. Jest to, jak widzicie, mój jedyny monster, ale bardzo mi się podoba z wyglądu. No i nie ma się co dziwić. Moim zdaniem wygląda kozacko.
Wow, tu mamy drugi, nazwijmy to garnek. Fajnie, fajnie, że nie wszystkie są takie same te areny dla monsterów. Cieszę się bardzo. I tu mamy takie łuki, żeby sobie pokonywać. Tutaj taka hopka, ojej, spadnę. Okej. Także tak wyglądają monstery. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze tutaj mamy arenę dla monsterów. Na pewno jest tutaj na pustyni. O, jest sobie tu niedaleko Bonneville. Ale więcej to ja już tego nie widzę. Czy gdzieś tutaj coś mamy? Już z tej odległości powinienem coś dojrzeć. Być może jest, nie wiem. Nie chcę was okłamać. A czy myślę, że te trzy, które zwiedziłem, to są jedyne, bo nie widzę tutaj. O, o, a nie, sorry, sorry, coś tutaj jeszcze jest. Widzicie, jakie mam wprawne oko? I tu może być coś zupełnie innego, a może być zupełnie to samo. Mamy tu na przykład dwie pętle pod rząd. I jest to jakaś taka okolica, gdzie była chyba jakaś fortyfikacja. O, widzicie, czyli są ukryte i różne tereny, są ukryte te areny monsterów. I tutaj mamy na przykład już zupełnie inne pętle. Połączone ze sobą niemalże, tak? Jedna w drugą, druga w drugą stronę. Troszeczkę to tak ci nie wygląda, jak te koła się zatapiają odrobinę pod ziemię. No ale możemy uznać, że wtedy tak bardzo ciśnienie z nich schodzi, że wyglądają jakby się zatapiały. Ale to nie o to tutaj tak naprawdę chodzi. Chodzi o te wszystkie stunty, jakie wykonujemy monsterami. I chodzi o to, abyśmy się dobrze bawili. A czy jednocześnie bardzo fajnie, jak to wszystko jest lepiej wykonane, bo wtedy oczywiście gra nam się dużo przyjemniej, jeśli widzimy, że gra jest zrobiona porządnie, tak? Tak. No nic, to tyle jeśli chodzi o monstery. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i trzymajcie się, na razie, pa pa. Aby był sobie śnieg w GTA Online, no i sobie jest, i gracze mogą się tym cieszyć. Prawdopodobnie jest też sposób, aby lepić jakoś kulki. Chyba trzeba przycisnąć prawy przycisk myszy, mając kulki śnieżne oczywiście. Ja tutaj kulek nie mam, ale chyba można jakoś je lepić. Nie pamiętam, nie wiem w ogóle, czy jest taka możliwość. Nie można ukłusnąć i